smakkujaw.pl, truskawkowa ambrozja. Przygotuję dzisiaj fantastyczny deser, będzie to ambrozja truskawkowa. A zatem będziemy potrzebować opakowanie biszkoptów. My tutaj mamy takie ręcznie wyprodukowane według starodawnej receptury. Będziemy potrzebowali dwa opakowania serka mascarpone. To są opakowania po 250 g. Będzie potrzebny cukier puder 100 g. Dodamy także opakowanie cukru waniliowego. Mamy z Delekty, z Włocławka. Promujemy region kujawski. Będziemy potrzebowali opakowanie takie duże, to jest 400 ml śmietanki 30%. Ona się świetnie nadaje między innymi do deserów. Będziemy potrzebowali także jedną czekoladę gorzką. No i oczywiście jak ambrozja truskawkowa, to mamy tutaj przepiękne truskaweczki. Jest to pół kilograma. Nasze biszkopty będziemy moczyć w naparze przygotowanym z kawy i syropu truskawkowego. Robi się to w ten sposób, że do wrzącej wody wsypujemy dwie łyżki kawy rozpuszczalnej i tak mniej więcej 70 ml dodajemy takiego syropu truskawkowego. Przemieszamy to i odstawiamy w chłodne miejsce do wystygnięcia. A zatem zabieramy się do pracy. Mam tutaj już odmierzone 100 g cukru pudru. Wsypuję teraz opakowanie cukru waniliowego. Przemieszam. O. Wykładam serek do miski. I kolejne opakowanie. Dodaję przygotowany cukier połączony z cukrem pudrem i to wszystko teraz dokładnie wymieszam. Serek mamy już dokładnie rozmieszany z cukrem, a zatem zabieramy się za ubijanie śmietany. Przelewamy do pojemnika. Ubijamy śmietanę na sztywną pianę, a zatem zaczynamy. Sprawdzamy, czy nasza śmietana już się ubiła. O, jest idealnie. Także już jest kolejny produkt przygotowany. Przekładamy naszą ubitą śmietanę do serka mascarpone, połączonego wcześniej z cukrem i cukrem waniliowym i delikatnie przemieszamy. Wszystkie składniki mamy już dobrze połączone i krem do naszego pysznego deseru mamy już gotowy. Odrywamy szypułki i kroimy takie grubsze plasterki, tak mniej więcej na 4 części. Składniki mamy już przygotowane, a zatem zaczynamy układać nasz wspaniały deser. Moczymy biszkopty w naparze kawowym delikatnie i układamy na dno najlepiej szklanego naczynia. Wtedy deser będzie bardzo ładnie wyglądał. O. Staramy się tak dosyć dokładnie dociskać biszkopty i ułożymy drugą warstwę. Na warstwę biszkoptów wykładamy krem. Tak, staramy się go równomiernie rozprowadzić. No już ostatnia łyżka. Rozprowadzamy i będziemy wykładać truskawki. Wykładamy nasze aromatyczne, piękne truskaweczki. Też staramy się układać tak blisko siebie. O,
Truskaweczki mamy wyłożone i teraz kolejna warstwa biszkoptów. Układamy kolejną warstwę biszkoptów. Moczymy oczywiście wcześniej w naparze przygotowanym z kawy i z syropu truskawkowego. O, i biszkopty mamy już wyłożone. Na biszkopty kolejną warstwę naszego kremu. I wykładamy truskaweczki. Truskawki mamy już wyłożone i nakładamy ostatnią warstwę kremu. Kończymy przyrządzanie naszego pysznego deseru, a zatem ścieramy na tarce gorzką czekoladę. Ja to robię najpierw na drobniejszych oczkach, trochę zaraz zrobię na grubszych oczkach. Staramy się też tak równomiernie rozprowadzić czekoladkę. Nasza praca szczęśliwie dobiegła już do końca. Deser wygląda przepięknie i teraz jeszcze na wierzch tylko położymy trzy przepiękne truskaweczki i ambrozję truskawkową mamy już gotową. Musimy się jedynie uzbroić w odrobinę cierpliwości, bo deser, żeby był smaczny, żeby stężał, musi co najmniej 2 godziny postać w lodówce. Naszą pyszną ambrozję truskawkową proponujemy podać z filiżanką aromatycznej kawy. A zatem życzymy smacznego!